Siemanko, ja jestem Lucek, to jest kolejny odcinek z Need for Speed World. Będę się ścigał z koksami, mam nadzieję, że wyścig wystartuje. Oh yeah! Tak, Need for Speed World to jest taka gra, której trzeba się cieszyć, jeśli w ogóle wyścig ci wystartuje. Ale jak już wystartuje, to jest fajnie. Jest taka satysfakcja z tego, nie? No dobra, tam parę koksów pojechało. Ale myślę, że też coś tutaj pokażę, bo ktoś tam miał samochód z klasy A, ktoś tam miał samochód z klasy B. Więc mogę się popisać jedynie perfekcyjną jazdą i doskonałym pokonywaniem zakrętów. Natomiast cały czas zdobywam coraz więcej kasy. To widziałem, że niektórzy mają jakieś tam kozackie te silniki. W ogóle części w swoich samochodach, naprawdę. I wymiatają, więc no. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Ło, ty jedzie, dzieciu! Co się stało? Gościu chyba zrezygnował czy coś, nie wiem. Albo miał takiego laga, że go tam zostawiło. Ty, ale w ogóle nie jestem ostatni. Jeszcze, niestety lista graczy nie działa poprawnie. I pokazuje, że jestem pierwszy, ale tak naprawdę pierwszy to ja nie jestem. Absolutnie. Kurde, Micha mi się cieszy, bo mi się przypominają stare czasy. To jest niemożliwe. Tyle wyścigów się jechało, tyle razy, tyle tysięcy wyścigów przejechałem w Need for Speed World. Tam chyba z 5000 miałem przejechane na jednym koncie i z 5000 na drugim. Masę pościgów, masę dragów, masę różnych jakichś tam, wiesz. Wciul dużo się tego robiło. I wiecie co? Ja nie wiem, czy to jest... Co to jest? Czy to jest jakaś pamięć mięśniowa, czy co? Ale ja pamiętam dokładnie, jak przejechać każdy jeden wyścig. Wszystkie skróty, wszystkie kruczki, jakieś tam, wiesz, skróciki i inne takie pierdółki. Potrafię prawie bezbłędnie przejechać każdy wyścig. Praktycznie nic nie jest mnie tu w stanie zaskoczyć, nie? O, wygrałem sobie jakąś część, ale na drugim poziomie. Można sobie kupić w sklepie teraz. No i tak jak wam mówiłem ostatnio też, że... W tej grze teraz, jak gra się na tych serwerach prywatnych, to wszystko, każdy samochód możesz kupić za gotówkę z gry, więc ona jest bardzo ważna. Obecnie mam 45 tysięcy dolarów, no, nie zdobywa się jej w błyskawicznym tempie, nie ma co ukrywać. Tutaj dobiło mnie do klasy C. Fajnie, jakbym sobie pojeździł trochę w klasie C, to może bym pozdobywał jakieś fajne furki. Nie, fajne części, bo to się furek nie zdobywa. Ty, ja nie pamiętam, czy właśnie... Ty, a może się zdobywało furki w wyścigach? Dobra, co tu mają za pojazdy? No na pewno nie będą mieli aż dużo lepszego od mojego. W Clio V6, proszę bardzo. Stilocco. Ja tutaj powsadzałem do Sylwii naprawdę kozackie części. A... Powiem wam, że jestem gdzieś tam na końcu. Ale mimo to... Myślę, że mam szansę wygrać ten wyścig, o ile się wczyta. Czasami się zdarza, że się nie wczytuje, albo że się wczytuje za długo i nie startuje, ale ten wystartował. O, się bez litra startowałem. Dobra, ale słuchajcie, to jest klasa C, więc mam szansę. Przyspieszenie tych pozostałych samochodów jest dużo wyższe, dużo lepsze niż mojej Sylwii. To nie szkodzi. Zobaczę w ogóle, bo mam już... prawie 11 poziom i wypadałoby sprawdzić, jakie samochody nowe mi się odblokowały i w jakich są cenach, bo tak patrzyłem, że tam niektóre samochody są za 100 tysięcy, inne za 40, inne jeszcze za 70 tysięcy tej gotówki. Ja sobie to muszę posprawdzać, bo jestem bardzo ciekawy, ile to takie najdroższe samochody kosztują. No na razie nawet nie jestem w stanie sprawdzić ich ceny, tak? Podejrzewam, że tam grubo powyżej 2 milionów mogą kosztować. Nawet na klawiaturze jestem w stanie to ogrywać, te wyścigi. To jest super. Naprawdę, zagrajcie sobie. Jest taka pamięć mięśniowa. Ciężko to określić nawet. Jakby to jest takie oczywiste, że musisz jechać w ten określony sposób po tej trasie. W określonym momencie skręcić. No. Na zakręcie. I to jest najlepsze, że wydaje mi się, że same koksy grają, sami tacy entuzjaści tego Worlda grają teraz na tym prywatnym serwerze, bo naprawdę jeżdżą bardzo dobrze. Wszyscy jeżdżą praktycznie tak samo, nie? I ci tacy słabi gracze, którzy kiedyś grali w Worlda, no tu ich nie spotkasz. To są same koksy.
nie spotkałem ani jednego gracza, który naprawdę by jechał słabo. No może tam z jednego to tak, ale wiecie o co chodzi. Tutaj grają sami gracze tacy, którzy byli entuzjastami i szukali jakiejś takiej możliwości, jakby tu... O, właśnie. Jakby tutaj zagrać tego Worda znowu, nie? Co by tu zrobić? Obserwowali różne newsy, szukali możliwości, żeby sobie odtworzyć tę grę znowu. No i tacy zapaleńcy najlepiej potrafią jeździć po tych wyścigach, nie? Widzę, że Clio V6 super sobie poradziło. Ale ja też chyba nie będę ostatni, rozwalam Scirocco. Dobra, pyk. Tak, Clio V6 rozwaliło. Cyk. I pyk. Dojechałem. Jestem ostatni, świetnie. Ktoś miał wyższy czas po prostu od mojego jakimś cudem. Wystartował później czy coś, nie wiem. To jest w sumie fajne, jak wystartujesz sobie później. Możesz sobie normalnie jechać, nie zderzając się z nikim. Jestem najgorszy. No, tak to wygląda. Clio V6 ma bardzo fajne, bo zobaczcie jakie miało tam części. O! Nawet nie wrąbał go do ten, do klasy wyżej. Tylko zostawił sobie w tej. Cwaniaczek. Ale dał radę. Tu miał jakieś perfect start duration. Nitro Power. A oni nie wiedzą, że ja mam Nitro Power na czwartym poziomie. Mogę sobie włożyć do któregoś autka. I 6000 sobie zdobyłem kasy dodatkowo, już mam 55000. No dobra, chodźmy sobie do garażu i zobaczmy, jak tu wygląda teraz sytuacja z samochodami. Car Dealer. Wiem, że dużo samochodów odblokowało mi się na 6 już poziomie, ale od tamtej pory nic nie sprawdzałem, więc tak. Powinny mi się wszystkie samochody. Powinna być tutaj taka kategoria, żeby wszystkie samochody dostępne mi się wyświetlały, nie? Ja na przykład takiego Challengera możesz kupić za 75000 dolców. Volkswagen Scirocco. Tutaj masz takie najgorsze auta, tak? Klasa E, klasa D. Masz Audi. Huhu! Shit! Ej, Audi naprawdę nie jest dobrym samochodem. $1 000 000. Żeby zdobyć Audi, trzeba mieć $1 000 000, człowieku. 800000 za coś takiego. Wow, trzeba naprawdę w ciul dużo grać. 400900 za Chevella. What? Ej, oh shit. Ja nie pamiętam, co tu się... Aha, dobra, bo ja jeżdżę te takie wyścigi chyba nisko premiowane, nie? Jak pojechałem takie na wyższym poziomie, to tam dostawałem więcej kasy. What? No dobra. Więc tak. 370 roadster, 400000. Ale ogólnie wszystkie te takie samochody, które były za boosty kiedyś, za realną kasę, teraz możesz kupić sobie normalnie za gotówkę, nie? Trzeba było trochę na to lat poczekać, ale finalnie tak jest. No i tutaj już pewnie będę miał zablokowane furki, bo to są takie już... Chociaż nie, odblokowało mi się to BMW. Ono słabe jest, ale na starcie ma już jakieś tam części, tak? Ja już nie pamiętam, czy można było te części wyciągać z samochodów. Muszę zaraz sprawdzić w przypadku mojej Sylvii. Tu jakiś Camaro. Co to za wersja? Okay. No tutaj już jest sporo aut. Takie można dosyć mocno ulepszyć. Tu był pościgowy, był dragster. No, to był taki... okładkowy, wordowy samochód chyba. Pyk, Raptor. Yeah. Jaguar. Fokusik fajny. Też mi się nie odblokowało. Lambo Diablo, już się tutaj pojawiają Lambosy fajne. Lancia. O! I to jest coś, co ja bym chciał. Zobaczmy, czy Lotus Elise jest, powinien być. Jest, Lotus Elise. Nawet nie wiem, nie można zobaczyć, ile kosztuje, ale można wybrać jakąś tam specjalną wersję tego samochodu i pewnie też można ją kupić za gotówkę. Tutaj jest Europa. To ja już nie pamiętam tego samochodu, że on w ogóle był w tej grze. To jest ciekawe. Naprawdę.
przypominały mi się to tylko tylne światła, że nim grałem. I pamiętam, że Europa miała dosyć mocny nitr, ale słabo przyspieszało. Tak samo z Evorą. Evora była w sumie w niczym wyjątkowa, a Exige fajnie się prowadził. Elise był super skrętny, a Exige miał lepsze trochę przyspieszenie, ale tak był, taki bardziej stabilny był na tych wszystkich hopkach, nie? Tak, potrzebuję 14 poziomu, żeby to kupić. To chyba najlepszą opcją jest... Tak, wszystkie ogólnie samochody, te co były w tradycyjnym Wardzie, teraz też są. Aha, miałem sprawdzić, czy da się wyciągać te części, bo już nie pamiętam, jak to było z tym. Da się to włożyć na przykład do... tutaj? Nie, da się je sprzedać, zobacz, 11 tysięcy, to nie. Ta część kosztowała... w sumie nic nie kosztowała, bo ten... Bo co? Bo ja ją sobie zdobyłem, tak? Więc nie kupowałem, ale można też sobie kupić. No dobra, i tak. Tutaj bym chciał na przykład wybrać sobie wyścigi... z takiego wyższego poziomu i tu mi się nie pokazują, które są chyba z wyższego, nie? Nie pamiętam... Bo nie chciałbym na przykład robić sobie tego wyścigu. Construction Route. Tu chyba się sporo kasy wygrywało. Nie, tutaj się dostawało piątkę, jak nawet dojechałem na ostatniej pozycji. Ale gdzieś z któryś wyścigów też dostawało się dychę, tak mi się wydaje. Ale ktoś ma, o, ma ktoś siódmy poziom. Więc teoretycznie z nim powinienem móc się tam pościgać trochę. I startujemy. Tak. Ten pierwszy zawodnik ryba się nazywa. Można sobie teraz fajne, krótkie niki robić, nie? Bo żaden nie jest pozajmowany. To ja się będę z nim ścigał. Ma na tym samym poziomie samochód co ja. Trochę tam może lepsiejszy, ale niedużo. Powinienem móc sobie z nim poradzić. No i za nami jedzie jakiś gościu w RX-7. A tu się wszyscy zawsze o ścianę rozwalali. Ja hamowałem z boku, żeby tego uniknąć. A gości chciały mnie zramować. To standardowo wszyscy tak robili. W Wardzie pierwotnym też zawsze w tą ścianę każdy walił. Ja hamowałem z boku i wszyscy się tam rozwalali. Dobra. What? Co to było, ty? Boy. Co on tak przyspieszył nagle? Jakieś cheaty odpali? Nie, może tego, Nitrosa sobie włączył, czy coś. Dobra, rozwalił się jeden samochód. Taki szybki, z klasy S chyba. No teraz się jedzie przynajmniej takim, wiesz, w peletonie można powiedzieć, nie? Chociaż tyle, chociaż widzę innych graczy, widzę co się dzieje. Jedzie, jedzie, a kurde, mi się obrywało. A Nitro... Pamiętam ten czas. Pamiętam, jak przyjemne było rozwalić jakiegoś gracza, który używał, wiesz, masy power-upów co chwilę. Przyjemnie było go rozwalić po prostu samymi umiejętnościami znajomości trasy, nie? Po prostu jechałeś swoją ulubioną furką, która miała na przykład słabe Nitro, bo w pierwotnym Wardzie, nie wiem jak jest teraz tutaj to zrobione, ale w pierwotnym Wardzie każdy samochód miał inną moc nitra, nie? A tutaj nie wiem jak to finalnie jest zrobione. Ty, doganiam tego z przodu. Dobry panu, proszę się pośpieszyć. Nie zamierzam wyprzedzać na prostej, bo się rozwalimy. To samo zrobiłem co on, o się. No i tyle z mojej perfekcyjnej jazdy zostało, ech. Co, ten znowu się rozwalił, what? Tak, z tym nitrem trzeba było uważać, bo Nitro potrafiło mocno destabilizować furę nieraz. I bardzo łatwo można było być przez kogoś staranowanym z drogi. Ultra łatwo. Dobra, ja sobie spróbuję przejechać teraz skrótem. Trzeba było uważać na te rzeczy. O, pyk. I przejechałem ładnie. Ops. A, wszystko dokładnie tak samo działa jak kiedyś. Jeśli chodzi o te wszystkie elementy, które się rozwala po drodze i tak dalej. Nieźle. Dobra, ktoś już dojechał, ale jestem blisko celu.
Ja nawet nie pamiętam, jak dokładnie przebiegały te drogi, wiesz, tak. Tylko po prostu pamiętam wszystkie te zakręty. Wszystkie te miejsca, gdzie można sobie skrócić drogę albo... albo coś, nie? To jest takie interesujące w tym wszystkim. Tu można było sobie po prawej stronie skoczyć przez stację. Jak ktoś już doszedł do zajebistej wprawy, to mógł przejść przez tą stację, nawet jej nie niszcząc. Ale to trzeba było naprawdę nieźle wycyrklować. Pamiętam, że Skyline Nismo był takim super samochodem. 5000 dostałem. Muszę sobie tego power-upa zdobyć do tego... tego skilla takiego dla samochodu, który będzie mi zwiększał ilość kasy. I tak, tutaj coś sobie zdobyłem, ale nie wiem, co się za to dostawało. Tutaj są jakieś rzeczy, nie? Czekaj, in progress completed. Zobaczmy. Tu jest jakaś nagroda. Co to jest? To jest... mogę to odebrać jakoś? Payday. A, jest, faktycznie. To są nagrody. A, właśnie, dobra. To odbieramy nagrody. A, zapomniałem, że jak to było. Patrz, elegancko, jakieś super... No dobra, nie takie super. Takie sobie te części. Już zapomniałem o tym! Patrz, ile nagród mam. No dobra, jeszcze 3. Bilasowanko, hazardzik, engine, a słaby. I dalej. Jakieś power-upy. I dalej. I power-upy. Czyli nic nadzwyczajnego. No, trochę żałuję, że nie można sobie tego starego profilu przenieść tutaj. Bo co? Tam miałem masę samochodów, masę kasy włożyłem, takiej prawdziwej, w tamto konto, nie? Od ciula, człowieku, bardzo dużo. Może i nawet... nie wiem. Nie pamiętam ile nawet, nie chcę was okłamać, ale z 5000 zł? 2000? W ciulu się kupowało tych boostów kiedyś. Nie no, 5000 może nie. Ale dużo, dużo kasy. No i wiesz, wszystkie te konta zniszczyli, wykasowali, do widzenia, cała twoja kasa poszła. Krótko mówiąc, tak było. A tutaj mamy ten, drużynowe wyścigi, te pościgowe, nie, rzeczy. Team Escape, właśnie. Pamiętam, jak się srali z tym, że ten, że wprowadzili Team Escape i to jest takie super. Możemy jechać z jakimś ziomeczkiem ucieczkę. I fajnie. Każdy się tym jarał, że to było nowe coś, ach! Zobaczmy, jak te ucieczki wyglądały. Ty, za to chyba dużo kasy było. Nawet dwóch graczy mi znalazło. Kurde, lepiej się wyszukują te wyścigi niż w pierwotnym Wordzie, gdzie tam tysiące graczy grało naraz. Nie? Lepiej to działa, kurde. Dobra, czekaj. Up. Up. Spoko, ktoś tam rozbija z przodu, ja tylko jadę w tym tunelu. Za nim gitarka. Więc tak, mamy tutaj molocha. Molocha, nie będę chyba używał żadnego power-upa. Ten gościu z przodu za mną, czy z przodu za mnie będzie wszystkiego używał, myślę. I tak, tutaj ważne jest to, żeby wszyscy dojechali chyba, nie? Do celu. Tak, wszyscy mają dojechać sobie ładnie do celu, pyk. I wtedy kończymy ten wyścig dopiero, nie? Bo jak dojedziemy sami, bez kogoś, to chyba przegrywamy wszyscy, jakoś tak to było. Cyk. Ja sobie jadę tymi rozbitymi miejscami przez tego gościa. Jak się chyba... pamiętam, że to było tak, że jak się jechało za daleko, to się dalej niż... niż powiedzmy przedni gracz z przodu. Przedni gracz, Boże. To... chyba całkowicie te radiowozy znikały. Czyli ten, kto jedzie na samym przedzie, ma najbardziej przerąbane. To jak te power-upy były... dawały mocnego boosta, strasznie. Teraz ktoś włączył power-upa takiego drużynowego, że wszyscy mają snickshota włączonego, czyli... czyli katapultę po prostu. O, tu chyba będę musiał... o właśnie, bo bym zginął. Drużynową katapultę włączyłem, nie ma kluczatek, nie ma. Dobra, jedziemy. No bym zginął, byłoby blisko.
pyk. Ale ogólnie staram się tak jak zawsze używać mało power upów. Daje mi to taką satysfakcję, że jeśli z kimś wygram na końcu, to kurde, on używał masy tego nitra i tego wszystkiego, nie? A ja pyk, bez niczego. Gościu wziął Elisa albo Exige'a, nie poznaję, na pościgi. To doskonały wybór. Samochód jest bardzo lekki, dlatego też tak super skręca, nie? Masę tu różnych samochodów, które mają nas zniszczyć. Ale damy radę. Dawaj, rób sik. Płaczek to zrobił, pyk. Elegancko. Pyk. Ja już nawet nie pamiętam, jak się tutaj jechało. Mam tylko nadzieję, że nie wjadę na kulczatki. Ale mam power-upa, który naprawia opony, więc jest dobrze. On się też tam restartuje, dobrze jest, damy radę to zrobić. Z tego chyba było sporo kasy. Też tak było, że jak się uderzyło samochód ruchu ulicznego i ten samochód ruchu ulicznego uderzył w radiowóz, to ten radiowóz łatwiej było rozwalić, nie? Na przykład jak w blokadę, no jak tutaj. Pyk. Nie? Mniej cię to zatrzymuje niż jakbyś sam miał uderzyć swoim samochodem. Taki tam protip. Oni tu już muszą długo grać tego NFS-a, bo ja widzę, że właśnie niektórzy mają po 49 poziom, a później już się te poziomy też trudniej zdobywa, nie? Więc to taka opcja jest. Pyk. Tu chyba w tunelu były gliny. Tak. Wszystko pamiętam. Jak to jest możliwe? Po tylu latach, nie? Tyle lat, człowieku. Ty, ale radzi sobie ta Sylwia. Rhino detected. Dawaj, wszystko włączamy, pyk. Kolczatken. Dobra, włączę tamtemu. A nie, on już jest tutaj za mną. Okej. Okay. Ile tego dziadostwa tu jeździ? O człowieku! Pamiętam, jak grałem w tego Need for Speed'a jeszcze w zamkniętej becie. Nie otwartej, a zamkniętej. Gdzie naprawdę synchronizacja praktycznie nie istniała. Był też taki update kiedyś do Worda, że samochody zamiast się wyprzedzać, to jakby tak strasznie spawały ściany, jak ja to mówię. No, nie było ich widać na drodze, tylko było ich widać przy ścianach, jak tam skręcali, nie? Straszne to było. Naprawdę gra ultra słabo wykonana pod tym względem. Dobra, bo ktoś już tam dojechał. Ops. Nie pamiętam już, czy za to było dużo kasy, czy nie. Nacisnę czwórkę chyba. Nie, to już koniec, nie ma sensu. Pyk, i dojechałem. Elegancko. Nikogo nie złapali, powinniśmy dostać pełną kasę za to, czyli... Ale dostajemy złote karty na koniec. Bounty Hunter. 9% za pościgi, no to powinni dać już tutaj dużo tych gwiazdek, nie? O, gra mi wypaliło. Jesus. No ale mam nadzieję, że chociaż kasę dostałem za to wszystko. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.